Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony ja, Ali. I na samym wstępie, jeszcze przed rozpoczęciem głównego materiału, chciałbym wam naprawdę serdecznie podziękować za to, co zrobiliście pod moim odcinkiem urodzinowym, gdy poprosiłem was o pozostawienie tych 250 łapek w górę, co było dla mnie naprawdę fajnym poziomem. To przez chwilę miałem takie... No nie wiem, może im się uda, może nie. Fajnie by było. A gdy zobaczyłem to, co zrobiliście, to naprawdę aż gęba mi się sama uśmiechnęła. Jestem wam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny. I dziękuję wam pięknie, a teraz zapraszam już do odcinka. Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony ja, Ali, a to kolejny odcinek z Margonem. Tym razem odcinek z długo przez was oczekiwanej drogi do piekła. Naprawdę widzę, że ta seria cieszy się naprawdę dużą, dużą popularnością i aktywnością. My sobie tutaj szybko przejdziemy po sekcie. Zobaczymy, co stoi. Jest na pewno Zuvulus. O, dał heroik, super. Sobie przerzućmy tutaj. No i... Sataniela nie ma. No i tak, muszę się wam pochwalić. Teraz, że tak powiem, dam chwilę czasu, bo pokażę wam się pewien filmik. No i na tym filmiku jest walka z Mulermą, tak jak widzicie. No i udało mi się zdobyć z niej legendarny hełm. Więc naprawdę jest super. Teraz możecie sobie zobaczyć u mnie ten legendarny hełm. Zdobyty jest on wczoraj, bo dzisiaj mamy 8.10. Zdobyty jest on wczoraj. Taki prezent urodzinowy, spóźniony troszkę. No ale jak sami widzicie, no jest na naszym liczniku pierwsza legenda, jeśli chodzi o herosów. No i to nie wszystko, jeśli chodzi o legendy oczywiście. Lognimy sobie teraz na mojego maga, bo pomyślałem sobie... że postoję sobie na tej goplanie, że sobie ją pobiję. No i jak pewnie się domyślacie, kolejna legenda również zdobyta 6.10. Także tutaj pokazuję wam, tak jak któryś z widzów prosił, żebym to robił co ileś odcinków, mój licznik po prostu, jak to wygląda. No z goplany już mamy już 3 legendy, także naprawdę super. Jeśli chodzi o resztę dwójek, no to z Sataniela jeszcze. No i cała reszta, że tak powiem, się nie popisała. Możecie sobie tutaj zatrzymywać. No i jeszcze z Maguły jest ta legenda, której no niestety nie udało mi się złapać. No i tutaj kolosi. To już o kolosach nie ma co mówić. No i tak, z racji, że tutaj sobie stoimy na E2. Chociaż tak sobie patrzę tutaj na ten cały minutnik, to można sobie czegoś poszukać. A tym czymś może być przewodnik na przykład. No i właśnie też tak zróbmy, bo tego plana to wcale aż tak super nie sypie, tym bardziej, że stoi tam jeden gracz. Także będziemy sobie po prostu tą goplanę wybijali najprawdopodobniej, bo raz loga on, raz nie loga. Ja jeszcze będę się tutaj, że tak powiem, latał na Dionizos na dwójki, bo stoję na Nymfie i stoję na Mazurniku właśnie tutaj. Niestety nie mogę sobie sam postać. Raz, dwa, trzy, cyk, żeby nie miał tur dodatkowych. No i dobra, i teraz wracamy sobie na maga. No i tak, niedługo też będę musiał zejść ze dwójki moim 310 wojownikiem, żeby zrobić dzienne, bo stoję nim na Waenrze. Jak widzicie tutaj na minutniku, jeszcze minutę ma do respu Waenra. Bardzo fajnie mi się na niej zarabia. Znaczy, jeszcze nie byłem ani u Tuni, ani nigdzie u handlarzy, ale zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. I powiem od razu, że przyszedłem tam mając chyba milion, no milion z kawałkiem chyba tam miałem złota, o ile się nie mylę oczywiście, no ale coś mi się tak właśnie wydaje, że to był milion z kawałkiem, dlatego ja sobie teraz przebiegnę za kostkiem, za przewodnikiem, przepraszam, no i jak już go znajdę, to prawdopodobnie się z wami zobaczę, o ile go w ogóle znajdę. Dobra, także teraz jeszcze z wami się widzę. No jak sami widzicie, mam grubo ponad 10 milionów. Tutaj mamy złoto, które z tej Waenry lota. No i tutaj też. Mamy tutaj również heroiki, no i tutaj unikaty i zwyklaki. Także to tak na jedno bicie z wami lognałem, plus jeszcze na bicie nymfy. Może nymfa coś da.
Zobaczymy. I... No i nic niestety nie dała. Także no cóż, ja lecę dalej szukać przewodnika. No i dobra, mamy złego przewodnika. No niestety nikt się nie zgłosił do bicia, także bijemy sobie go. Cyk, cyk. I mamy unikatowe łapki. Także no nic ciekawego. Logamy... No nie, nie na Inferno. Logamy szybko na Dionizos, na Mazurnika. Z nadzieją, że jest. Jest i Mazurnik. Bijemy go sobie. Cyk. Tak, jeszcze raz tą panią trzeba chlasnąć. Teraz tutaj. I Mazurnika teraz można lać do dotyku właśnie. No bo widzicie, on mi jak mi walnie CBK, to jest naprawdę, naprawdę kiepsko. Ale no te walki są zazwyczaj właśnie takie jak teraz. No i tak. Dobra, czekamy szybko na Vaen Rush z Respi. No i trzeba by było zaraz pójść pozbyć się, chociaż nie na. Tyle tego złota jest tutaj. Trzeba pójść zaraz dziennego zacząć, żeby kamyk się ładował na 3 podejścia dzisiaj, żeby po prostu dzienne zrobić. Także czekamy. Nymfa już się też respi, Vaenra już powinna być. Jeszcze sobie sprawdzimy Chageda, bo on ma chyba Chaged, ten wojownik. Jeśli będzie stał, zaraz zobaczymy, czy on ma Chaged, czy jak. Tak, Chaged. No widzicie, Vaenry mam już 123 bicia, a tego Chageda mam 57. Także bijemy sobie i złotko, super, przyjemnie. Także czekajcie, logniemy sobie szybko na nymfę, żeby to wszystko po prostu się już powoli respiło. Jak tylko zbijemy, dobra, jest nymfa. I cyk, dostaliśmy, o proszę, pod teleport, to się przyda. Tunia zawsze lubi skupować takie rzeczy. Sobie pozbijamy, tutaj może jakieś loty, no nic niestety. No i chodźmy teraz na tego Jageda i zaraz sobie całe to złotko hapsniemy. No mamy 10 milionów, no powiem tak, ponad milion miałem hajsu, jak tutaj przyszedłem. Teraz już mam 10 milionów, że tak powiem, w sakwie, plus jeszcze to, co mam w itemkach w torbie, a jest tego no dość sporo, jak sami widzicie. Są po, no... No mniej więcej tak jakby wszystko podzielić, to wszystko jest po 300k. Także no trochę tego jest. No i dobra, lotamy coś. Zwykłą zbrojkę, czyli kolejny przedmiot do sprzedania. No i dobra, lecimy sobie z tym złotem. O, już jest 12M. Już 13. 14. 15. 16. 17. No 18, no prawie 19M mamy, naprawdę kozak. Dobra, to ja sobie szybko teraz stepnę na Altep. Tutaj sobie zbijemy te dwie grupeczki, może jakieś loty będą. A i w sumie leknijmy się, bo czemu by nie, czemu by nie. Ładniej to wygląda zawsze z pełnym zdrowiem. No i chodźmy tutaj do namiotu, do tego szałasu bardziej, takiej chatki. No i tutaj sobie zagadamy, cyk, 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 cyk. Poczekamy chwilę. A w tym czasie ja sobie pójdę poszukać kostka. Pójdę poszukać sobie kostka. Myślę, że za niedługo będziemy mogli poszukać Mulermy, bo ma 31 minut respa do końca, że tak powiem. Tutaj Zuf się powinien zaraz pojawić. No dema biłem chwilę przed odcinkiem, prawdę powiedziawszy. No nic mi nie spadło, znaczy nic, unikatowe kulki mi spadły, także no całkiem przydatne, ale no nic szczególnie ciekawego. Dobra, sobie tutaj podka kolejnego wrzućmy. Okej, super. Dobra, także ja robię kolejne krótkie cięcie i widzimy się, jak możliwe, że coś znajdę, albo z kolejnym przelotem E2. Dobra, także tak, znalazłem kostka, no nikt nie przychodzi na kostkę, także bijemy i mamy worek, także... Standardowo, bez nadzieja. I możemy sobie polecieć na jakąś E2 w sumie tym magiem. Chociaż można by jeszcze poszukać opka, ale no to jeszcze się zobaczy, także zaraz zdecyduję, co porobimy. Dobra, także jesteśmy, mamy przewodnika na Dionizos. I zaraz zobaczymy, co heroik i unika. Dobra, tak sobie złapiemy. Otrzymanie, dziękuję. Dostaliśmy unikat, także no cóż, nic ciekawego. I w sumie mogę polecieć tutaj szybko za kostkiem, z racji, że
Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że taki kostek właśnie będzie stał. Dlatego cyk, tu opuszczamy grupkę. No i ja lecę tu sobie za kostkiem. A na Inferno zaraz polecimy za Mulermą, bo ma jeszcze 11 minut do końca respa. Także myślę, że to jest dobry wybór właśnie, żeby teraz czegoś poszukać w międzyczasie i zaraz przejść się za tamtym Herosem. Także zaraz się uwidzimy. Dobra, czekamy sobie na nymfę. Czekamy sobie na nymfę, powinna już być. I lecimy na smoka. Albo wiecie co, najpierw polecimy na smoka, a później na nymfę. Bo smok jest już znaleziony przez Kalnowicza i nie chcę, żeby czekał. Bez sensu. Nie chcę, żeby czekał. Bo szybko podejdziemy do niego. Ciekawy jestem, co spadnie ze smoka. Bo tutaj jest pieskowej burzy sala druga. Także lecimy szybciutko, szybciutko. No i tak, ogólnie Muller my szukaliśmy z Kanowiczem, z Kanowiczką. No i niestety się nie znalazło. Szukałem kostka na Dionizos, również nie znalazłem, wybity był, nawet był drop zostawiony. Ok, tutaj dodajemy do zaproszenia do drużyny. Ok, czekamy jeszcze na jednego Klanowicza. Zaraz zobaczymy, gdzie jest nasz Klanowicz. Dobra, rogamy na chwilę na tą nymfę, bo może już stać, a jeszcze Klanowicz musi dojść jeden. Dobra, jest nymfa, bijemy sobie jeszcze od razu na mazia, logniemy. Na Mazurnika, cyk. No i czekam na tą legę z Mazurnika. Już mam naprawdę sporo bić tej dwójki. Tego pana Mazura. No i zobaczymy. Nie, najgorzej. Zapraszamy. Bijemy F. Unikat. Także nic ciekawego. Logamy z powrotem na wojownika. Także no, tutaj mamy czekać do 30 po. Na Klanowicza. Także no, ja robię krótkie cięcie i zobaczymy się podczas bicia już. Dobra, także bijemy sobie smoka, żeby tylko Klanowicz nie padł. Wyzywa, rzucimy. Walimy niszczycielem, tak, nawet parę razy. Agresywnym również walniemy. Nawet jeszcze raz wyzwiemy go, żeby nasz Klanowicz po prostu nie padł. Jeszcze raz niszczycielem i jej teraz obezem. Ja już daję F i mamy dwa teleporty, także no, chociaż tyle. Dobrze, dzięki. I ja lecę sobie teraz tą postacią jakiegoś dziennego, znaczy jakiegoś. No, coś tam trzeba dzienne porobić. Także lecę nią do miasta szybciutko. No i w sumie można już zaraz logać też na Mazura. No i na dwójki na SK, znaczy na SK, na STS. Także logamy tutaj na Mazura. Ile już mamy tu w ogóle minut odcinka? 13, także jest troszkę. Naprawdę szkoda, że nie ma tego, nie było tej co ja mówię, nymfy. Nie było tej Mulerby, ani nie było Kościeja. No, zaraz będę musiał lotloga sobie zobaczyć, co i jak tutaj można pobić jeszcze. Co było szukane, a co nie. Bo mam tutaj jeszcze mojego Tanska, na 181 aktualnie chyba jest. Także tak, no można zbić, można. Jak pewnie jeszcze słyszycie, choroba mnie trzyma. W ogóle okazało się, że miałem i mam zapalenie zatok. Także super. No i czekamy. Gdzie jest ten Mazurnik? Halo. No, mógłby się już zrespić, bo ja już chcę zrobić krótkie cięcie kulturalne, żeby czegoś poszukać. Żeby poustawiać się i zacząć robić dzienne. Halo. Dobra.
To nie ma mazura, robimy krótkie cięcie. Dobra, także na szybkości, dosłownie w moment, zbijamy sobie tutaj obstawę mazurnika. Lejemy jego też przez sekundkę. Dobra, cyk. O, mamy heroik, czyli coś nowego. Dobra, super. I lecimy na Demonisa. Zaraz zobaczymy, gdzie jest mroczne komnaty. Okej. O, przy okazji sobie Zufa zbijemy. Hyc. Zuf nic nam nie dał. Może strażnicy chociaż tepki dadzą. Także lecimy szybciutko. Jest w mrocznej komnaty. To tutaj. Zobaczmy sobie, czy ten, czy Ananiel i Gotthardus stoją. Zaprośmy sobie tutaj Klanowicza. No niestety nie akceptuje, sobie stoi jawczy. Także lećmy sobie od razu na tego Demonisa. Szybciutko, hyc. I lecimy tutaj, pyk. No, aż dziwne, bo ma jeszcze 1,5 godziny do respa. Końcowego, że tak powiem. No, także naprawdę fajnie, fajnie, że się zrespił. Także poczekamy sobie tutaj z kanowiczką, bo jeszcze idą i zaraz się zobaczymy. Dobra, także już chyba będziemy sobie bili. Patrzę tutaj. No, powinniśmy już bić, tylko jeszcze czekamy, aż tutaj Klanowicz akceptuje zaproszenie. No, w piątkę sobie zbijemy do Moniska, także spoko, spoko. I zaraz po tym szybko logamy na Nymfemonie. Zaraz po tym logamy szybko na Nymfemonie i mam nadzieję, że coś spadnie. I co spadnie? No, dwa heroiki i unikat, także dobra, lepszymy sobie. Dzięki. E2 stoi? Nie ma E2, także od razu sobie logamy na wspomnianą przed chwilą nymfę. Dobra, jest i ona. No i mazurnik nawet będzie zaraz, także można lognąć. Tutaj pusto. No i logamy szybko jeszcze na mazurnika. No i cóż, trzeba będzie zrobić kolejne cięcie, żeby czegoś poszukać, coś zrobić ciekawego, a nie żeby po prostu gadać bez sensu. No i naprawdę jeszcze raz, tak jak na początku odcinka, teraz zobaczycie, bo, że tak powiem, jestem już nawet w trakcie montażu tego filmu podczas nagrywania, to naprawdę powiem wam, że to, co zrobiliście, na ten mój filmik urodzinowy prosiłem tam o 250 łapek, a ich jest dwa razy tyle. Naprawdę, naprawdę przekozak dla was. Naprawdę super, super robota. Dobra, to ja robię krótkie cięcie i zaraz się znowu zobaczymy. No i tak, znalazłem Mullerma. Bijemy sobie w trójkę. Takim właśnie składem. Dajemy F. I są, o, heroiczne rękawice. Bardzo fajnie. Dziękuję. No niestety ja ich nie złapałem. No cóż. No i tak, ja jestem aktualnie w trakcie robienia questa, ale rognijmy sobie na nymfę i robię quest. Się nazywa Opowieść o złych decyzjach. Bo daje właśnie tą całą walutę. No i to będzie mi bardzo, bardzo potrzebne. Także no ja kontynuuję robienie tego questa, a z wami się jeszcze za moment zobaczę. No i dobra, jestem tutaj, wam pokażę przy okazji, jak kończę questa. 184 poziom. Kozak, naprawdę super. Wbiłem 3 poziomy. O kurde. Wbiłem 3 poziomy, aż 3 poziomy, naprawdę super. Tutaj dostaliśmy taki legendarny neutralny, tutaj walutę, o którą mi bardzo chodziło, która bardzo mi się przyda. No i to w sumie to, co chciałem wam tutaj pokazać. No i ja sobie teraz szukam herosów znowu, więc jak coś znajdę, to znowu się z wami zobaczę. Dobra, także bijemy sobie kostka, bo znalazłem z Klanowiczem i mamy. Gówno mamy. Super. Także lecę między E2, czyli bijemy sobie szybko Mazurnika, później Nymfemonie i zaraz szukam czegoś na Inferno. Zaraz szukam czegoś na Inferno, skoro jest to
Droga do piekła. No, także czekamy sobie na Mazura. No niestety Mazurnika nie było, ale jest za to Nymfa i Nymfa da... No nie wierzę. Co tu się stało? 4%, tak? A, Cebek. Cebek do 5%. No i po wszystkim, dobra, także krótkie cięcie, boż. Dobra, mamy tutaj Patryka, znalazł nasz Klanowicz. Bijemy sobie we trzech, zostawiamy mu runki. Zostawiamy mu runki i spadają heroiczne. Kurde. Spadają heroiczne. Także dajemy X. Złapaliśmy takie coś. Kurde, abym przygarnął chętnie te runki. Tutaj się jeszcze respimy, także ja lecę dalej z szukaniem i biciem i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy sobie na Mullerma, znaczy na Mullerce. Jesteśmy na Mullerce i czekamy, aż się grupa cała zbierze. Jak na razie mamy jednego kolegę na magiczne, a tak to trzech na fizyczne, więc jeśli legendę, to liczę, że na magiczne, ewentualnie runki, które bardzo, bardzo, bardzo chętnie bym złapał, bo bardzo ich potrzebuję. Mam ich naprawdę bardzo, bardzo niewiele. No i już chyba tutaj będziemy bili. Tak, napiszemy, że wszyscy chyba. No i tak, no i mam nadzieję, że znowu coś spadnie z tej mulermy. Że tutaj nasz licznik ładnie znowu wskoczy i no niestety mamy dwa unikaty. No i cóż. Lecimy dalej po prostu z E2-kami i z Herosami. No i tak, dobra, teraz jeszcze sobie odbierzemy nagrody z dziennego jednego. No i kolejne procenty do 311 levela powpadały. Także naprawdę super, fajnie to leci, fajnie. No i teraz jeszcze muszę czekać, aż mi się kamyk odnowi za pół godzinki. No i później, po tym jak mi się ten kamyczek odnowi, no to będę musiał czekać później jeszcze raz pół godzinki i dopiero wtedy tego questa skończyć. Więc prawdopodobnie nie będzie tego już na odcinku, bo odcinek no już ma 22 minutki i wydaje mi się, że to jest już dobra pora, żeby skończyć. Jeszcze sobie tylko z wami szybciutko polecę, żeby sprzedać wszystkie te przedmioty, a na pewno zdecydowaną większość, całą resztę myślę, wrzucę do naszej kochanej pani Tuni. I nawet chyba przejdę się znowu na tą Wenrę, bo naprawdę fajnie mi się na niej zarabiało. I zarabia jeszcze. Zaraz zobaczymy, jak jeszcze się na niej zarabia. Tutaj mamy jakieś itemki do sprzedania. Tego niestety u niego nie sprzedamy. Ale możemy sprzedać buty, pierścienie niestety nie. I mamy tutaj sporo śmieci, które on chętnie przyjmie. Unikaty również poprzyjmuje. Także, no, kozak, kozak, mamy kolejne pieniążki. I tutaj jak z stepkami wygląda, tak wygląda. Okej, czyli wszystko gra. Okej, sprzedajmy jeszcze tutaj te itemki ekstra i tutaj to i to zostawimy tutaj do dziennego laleczka. No i tak, no i myślę, że to już tak jak mówiłem, będzie wszystko w tym odcinku. Jeszcze raz wam dziękuję za to, co zrobiliście pod tym odcinkiem z moimi jakby urodzinami. Naprawdę jestem wam bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny i mam nadzieję, że może nie takie wyniki, bo to aż byłoby zbyt piękne, ale zbliżone do tego, do tych 200 łapek po prostu aż 200 łapek, jakbyście nabijali pod każdym filmikiem, byłoby naprawdę, naprawdę przecudownie. Oraz zachęcam oczywiście wszystkich do zasubskrybowania mojego kanału, bo mamy już, wam pokazuję, mamy już, to tak, Shakes and Fidget sobie zacząłem grać jakiś czas temu, mamy 2678 subskrypcji, także naprawdę jest to super, super wynik, także jeszcze na sam koniec sobie chyba zbijemy, kurde, no, sobie chyba na sam koniec zbijemy tutaj kolegę Mazurnika. Dodamy sobie do drużyny i bijemy i no nic ciekawego, także
No, jeszcze może nymfa się napatoczy na sam koniec. Wróciłem właśnie z nymfy. Znaczy, wróciłem z nymfy. No, wróciłem na nymfę. No i jest i ona, bijemy i dała nam listki. Także tym liściastym akcentem kończymy ten odcinek. Jeszcze raz wam dziękuję. No i trzymajcie się. Do następnego. Cześć.